Jeszcze powinny być. O, są jagódki. Albo mi się wydawało. Nie wydawało mi się. Pyszne. Pyszne jagódki. Dobra. Szotka. Dobra, kończymy na razie nagrywanie. Później jeszcze się włączymy. Teraz na toporów. Kiedyś tutaj była straż graniczna, ale już tutaj zostały te szczątki. Jestem zmieniony, pojedziemy pod pomnik, zobaczymy. Jest już pomnik. Nie pamiętam, gdzieś to był bunkier Świerczewskiego, ale nie pamiętam gdzie, w którym miejscu dokładnie. O, to jest mapa. Co tutaj się tnie? Dobra, spauzujemy. No, tu mam jakiś teren podmokły. Nie wiem gdzie jestem dokładnie. Gdzieś chyba w okolicy już Zielonogórskiego. Znaczy Lubuskiego. Mokro, wilgotno. Bagienka. To jest droga dla mięczaków. Jakie bagienka tam. Będzie się znaleźć to w końcu mysa. Ani zasięgu sieci GPS też nie może sygnału. Nie mogę na mapie się zlokalizować dokładnie gdzie jestem. Może gdzieś jak wyjadę na jakąś wolną przestrzeń, może złapię fiksa. Zobaczę na mapie gdzie jestem. Muszę kupić jakąś lepszą kamerkę, bo kierowanie jedną ręką po takim błocie jest trochę niebezpieczne. Można się wyglebać. Cegłówki. Fajnie się jeździ po cegłówkach. Jeśli ja opon, czyli jednak to tutaj gdzieś jeździ.
ścieżki. Coś tutaj się zaczyna robić ciekawego. Pewnie będzie najciekawszy koniec drogi, jak znam życie. No dokładnie. Rzeczka. Jakieś... Jest tam ścieżka. No ja będzie koniec ścieżki. Tu jest jakaś... O, super. No właśnie. I mamy tu jakąś rzeczkę. No nie, jak muszę kamerkę wyłączyć, bo muszę się przeprawić. Zobaczymy, gdzie dalej. Zdaje się, że gdzieś trafiłem na jakąś wodę. Tylko teraz co to za woda? Jeszcze dzicz. Czy hodowlany, czy co? Czy dziki? Myślę, że to jednak sobolica już. Może to rysa? O panocku. Myślicie, tylko co to jest? Tylko co to jest? Pięknie. No dobra, rozejrzymy się po okolicy, poszukamy śladu wędkarzy i będziemy szukać śladu ryb. Teraz szukanie przeze mnie miejscówek dojścia do nocy. Oczywiście. Będę się gotował. Mało pokrzywdzi się. A ma trochę wysoko, ale to nic. Ale nie ma pokrzyw sukcesu. Ciekawe, gdzie te zwierzęta są przez cały dzień. Tyle haszczy przywieźliśmy w tych lasach. Legowisk pełno. Miejsc żerowań. A bardzo mało zwierząt. O tak. Jest nysa. Jest nysa. Ale mnie tutaj za płytko jest do łowienia. Kurczę. Chyba trzeba się wrócić. Bo to nie będzie dobrze. Dobra, wracamy. No. I tak to właśnie wygląda. No i z powrotem. Pół dnia. Hasania po kasztach. Żadnej ryby.
dojście. Coś się uda znaleźć. O, mógłby ktoś wykosić tą trawę. Czuję, że tam jest mokro. Będzie problem. Będzie problem ze znalezieniem miejsca. W którą stronę tu wbijać? Dobra, idziemy na razie prosto, zobaczymy, na razie się wycofamy. Że sucho. Gdyby na takie mniejsze kępy, bo tu osie, pokrzywki się zaczęły. O, już jest fantastycznie. Uwielbiam to. Może barki mi przestanie boleć. Dobra, no idziemy dalej. Przegięcie. Trochę przegięcie pały. Przebić. A, fantastycznie. O, chyba ją romijamy z prawej. Oh my god. Się po jajkach nawet zmylają pokrzywy. Sam miód po prostu. Jeden debli w środku pokrzyw. Bo to trzeba iść, bo jak nie idę, to wszystko czuję. Masakra. Chyba mnie troszeczkę poniosło. Dobra, kończę chwilowo nagrywanie. Muszę się szybko przez to przebić. No, to miejsce, do którego dotarłem po tym ciężkim przedzieraniu się przez pokrzywy. Niestety, miejsca w tym miejscu nie wygląda ciekawie. Ale spróbujemy, zobaczymy, czy gra była warta świeczki. I skorzystamy troszkę ze słoneczka.